kilka dni temu Dominika Tajner-Wiśniewska zaskoczyła wszystkich informacją, że właśnie otrzymała pozew rozwodowy. To oznacza, że jej mąż, Michał, musiał przez kilka tygodni w tajemnicy przed nią gromadzić niezbędne dokumenty, żeby złożyć je w sądzie. Co gorsza, chociaż w tej sytuacji, zabrzmi docenicznie, informacja o rozwodzie wypłynęła tuż po odpadnięciu Dominiki z Tańca z Gwiazdami. Gdyby stało się to choćby 4 dni wcześniej, Dominika, dzięki współczuciu widzów, mogłaby zajść w programie znacznie dalej, a nie wykluczone, że nawet do finału. Na Facebooku wyznała, że kompletnie nie spodziewała się pozwu, który tak brutalnie kończy jej 8-letni związek z Michałem. Jednak znajomi pary sugerują w rozmowie z Super Pressem, że Dominika trochę z tym szokiem przesada. To nie jest tak, że to się nagle stało, ujawnia informator tabloidu. Źle między nimi było już od dłuższego czasu. Nie chcieli tylko o tym mówić i tego pokazywać. Mają przecież swoje biznesy, a taki szum medialny nie służy niczemu. Tam wydarzyło się coś poważnego. Ale jak to w małżeństwie, każdy myślał, że się dogadają, że im przejdzie. Źle między nimi było od dłuższego czasu, a ostatnio rok to jedno wielkie udawanie związku. Podobno napięcie między małżonkami dawało się we znaki ekipie programu The Story of Emigrek Live już jesienią zeszłego roku, jednak zarówno Dominika jak i Michał próbowali trzymać fason. Tajner-Wiśniewska zabiegała wtedy o zaproszenie do Tańca z Gwiazdami, mając nadzieję, że wzbudzi w nich ale odrobinę zazdrości, która ożywi ich związek. Nieraz mówiła o tym za kulisami, ujawnia osoba z produkcji show. Myślała, że jak Michał zobaczy ją w innej odsłonie, to uczucie ożyje. Chciała, żeby się o nią odrobinę postarał, poczuł się odrobinę zazdrosny. Miała nadzieję, że wyjdzie jej to na dobre. Nie ukrywała, że między nimi jest źle. Niestety, teraz już wszystko wydaje się stracone. W każdym razie Dominika zdążyła demonstracyjnie zmienić swój status na Facebooku na wolna.